Bartkiem założyliśmy się, że jeden z nas powiększy sobie usta. Kto to będzie? Pora na losowanie. Dawaj, Dawid. 3 rzuty będą. Weź rzuć lepiej trochę. Ja miał usta. Nie, ty będziesz miał usta. Ja nawet nic nie zjadłem na śniadanie ze stresu. Masz jeden już punkt, czyli nawet jak wpadnie tutaj, to i tak ja mam jeszcze 50% szans, że będziesz to ty. Stary, zemdleję zaraz. Dobra, dawaj, dawaj, nie ma tu bólu. Nie, nie w tą stronę. Decydujący. O, nie! Ej, co? Ej, serio, jest mi słabo, stary. Ja, słuchajcie, jestem w trakcie nagrywek teledysku i muszę dograć jeszcze jedną scenę w samochodzie, więc będę wyglądał jak Dota, stary. Ja ogólnie, wydaje mi się, że nie pasowałoby mi to, dlatego tak średnio chcę to zrobić. Tobie by bardziej pasowało. Co ty gadasz? No, stary, mam duże usta już. Słuchaj? To tak będzie zaraz. Nie! Dobra, jeszcze możemy to p***dolić. Wrzucić do basenu i koniec. I nie nagrywamy. Tak, proszę. A ja właśnie z rana miałem takie, Boże, po co ja się zgodziłem? Popełniłem błąd życia chyba. Hop, nie w tą stronę! Mało będzie widać, nie? Słuchaj, ja szczerze chyba nigdy nie poznałem chłopaka, który miał powiększone usta. Wydaje mi się, że to jest delikatny temat tabu, więc cieszę się, Bartek, że akurat ty będziesz miał okazję przełamać ten tabu temat i pokazać, że to nic dziwnego. Ej, dziewczyny mogą, faceci mogą, wszyscy mogą. Może wlosujemy jeszcze raz, co? Nie! Zapraszam do Bartka na Instagrama, bo wlosu zwiedział, komu zrobić tutaj hype, także no, jakby Hania nic nie wie. Hania nic nie wie, nikt nigdy nie wie. Nic nie wie. Nikt nic nie wie. Trzymaliśmy to w tajemnicy gdzieś już z 1,5 tygodnia, z 2 nawet i totalnie nikt nie ma pojęcia, co się dzieje. Ale wiesz, jest szansa, że ci się spodoba. Co ja robię? Sobie będziesz chodził tam, nie? Na jakieś obstrzykiwanie co jakiś czas. Co ja robię ze swoim życiem? Mam już zamówione, tylko po prostu nie wiadomo było, kto będzie, wiesz, robił, nie? Dobra. Zmiana jest niewiadomą. Jak jest niewiadoma, to jest strach. Jest boisz się, bo nie wiesz, co to będzie. No ale dlatego, że to igła jest w moim ciele. Oj, to nie jeden raz. Serio? Patrzcie, co coś tu robi. Żegnam się ze swoimi usteczkami po prostu. Bo ja lubię swoje usta. Czy jest szansa, że na przykład będą inaczej wyglądały po tym, jak już mi to zejdzie? Możesz mieć migrację, jak nie będziesz źle jakby je eksploatował. I wtedy na przykład będziesz miał... Znaczy źle eksploatował. Da się źle eksploatować usta? No na przykład na samym początku, jak zrobisz, nie wolno... No na przykład robić loda. O kurde! Bo może po prostu ci się ten kwas źle ułożyć i później będziesz miał grudkę. Za 4 miesiące. Kiedy się kończy daily? Nasze? W styczniu. Prawie że pod koniec... Czyli do końca projektu. Prawie że pod koniec. Super odcinek u Karola. Zostawiajcie łapeczki w górę. Ciekaw jestem, jak Hania bardzo się będzie cieszyła. Ona wtedy powie, tak jak ty zrobiłeś, to ja też mogę. Więc kurde. Dziewczyna Bartka nic nie wie i zostawimy to na sam koniec. Stary, ja się tego boję najbardziej tak naprawdę. Jej reakcja. Na samym końcu będzie twoja reakcja. Ty zobaczysz jako ostatni w ogóle. Wy też, więc oglądajcie koniecznie do końca. No ale reakcja Hani to będzie złoto. Czy dostaniesz z***a, że ty zrobiłeś i ona nie ma. Czyli będziesz pierwszą osobą w Jersey, która powiększyła usta. Tak, zjadłem pół kanapki i chcę mi się trochę żygać ze stresu. Co stanowi najważniejszy problem? Najważniejszym problemem jest odcinek Karola. Czy może chłopak ze mną? Tak, jest przygotowany. Wygląda, że lekko przestraszonego. Tak? No to jest mega przestraszonego ogólnie. Dziwicie się? Wydaje mi się, że czym wyżej, tym bardziej. Boli, nie? Mhm. Nie. Trzymam go za rękę. Żyje ten? Koniec? No. Moje usta były bardzo ładne przed i pani doktor powiedziała, że jedyne wskazanie, które kwalifikuje mnie do zrobienia tych ust, to jest asymetria i wysuszone usta. Także słuchajcie, trafiliśmy na bardzo profesjonalny instytut, w którym w ogóle się dowiedzieliśmy, że jeżeli ktoś w ogóle nie ma żadnych wskazań do zrobienia tego, po prostu by była w takim przypadku odmowa. Mieliśmy farta, że akurat ja miałem asymetrię i wysuszone usta, bo dzięki temu mogliśmy to zrobić. Zawsze dobra. Co? Jest źle? Jest super. Ej. Benek operator cały czas się ze mnie śmieje. Nie, bo tam się ktoś wywrócił, wiesz? Stary, mega ładnie jest. Nie, no zajebiście. No. Ale dobra, czuję się piękny. Na banki spuchną, jak spuchną, możesz wyglądać komicznie przez chwilę, nie? Okay, może się tak po prostu nakręcą, żebyś nie był zły, bo jest strasznie k***owo, nie? Bo ty jeszcze nie widziałeś, więc chłopie, Benek na się śmiał cały czas. Się śmiał. Masz takie ponętne. No. No, zaczynają puchnąć. Zaczynają puchnąć? Teraz już są takie, kurde, trochę większe niż były wcześniej. Widać, coś jest nie tak. Ale przypał, bo stary, na teledysku będzie widać.
No. Po prostu jedna osoba miała, no. Przegrana miała powiększyć usta. On zobaczy się na samym końcu filmu, on go nie widział. Ej, wyglądasz jak dupa pawiana, tyle ci powiem. Nie, ale szczerze, ale pasują. Samuśne są fest, mam ochotę to... Ale jesteś taki gigaczat teraz. No jest mocno, co? Cześć, jestem Bartek. Bartek. Patrzcie, jak to wygląda u niego. Cześć, jestem Bartek. A wiesz, jak u ciebie? To się ze... Czemu się ze mnie śmiejemy? Przegrany powiększał usta. Co? No patrz. Ale wiesz, że jako... Chciałam powiedzieć, że nie widać, ale... O nie! O nie, 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 nie. Czuję... Ej, ale ładnie masz zrobione. No właśnie, ładnie. Czaj masz tak ładnie zrobiony, taki ciubek słodki. Hania będzie zadowolona, ale... Ale możemy się doczekać jej reakcji. No, to będzie najmocniejsze. Ale serio, pasuje ci. Kurde, wyglądasz teraz tak, jak taki Ken troszeczkę, wiesz, kolczyk. Kolczyki, hey, chusteczka. Hey, pazurki tego z czasu. Ja specjalnie wrzuciłem nawet zdjęcie na Instagram, gdzie tak mam zasłoniętą twarz. Vera jest pewna, że ja coś zrobiłem dzisiaj. Ale... Jest przekonana. No ja już się spodziewam. Graliśmy sobie dzisiaj, kto powiększał usta. No tak myślałam. Jak już zobaczyłam u Sierzego na story, gdzie nagrywam mega hardkorowy odcinek, po czym Karola story. No i wygląda to tak. Ej, ale w sumie pasuje do ciebie. Tak jak patrzę, no. To ma takie podobne do ciebie w sumie. Możemy też zagrać. Nie, no takie całuśne, no. Całuśne, to jest dobre słowo, nie? Szczerze, serio ci pasują te usta. No serio. A co ty powiedziałaś, jak zobaczyłeś się? Ona widzi na samym końcu. Aha, jeszcze nie widzi. A, nie, to się tak. Myślę, że to będzie ładnie. Myślę, że to będzie git? No, dobra. Serio. Właśnie. Ale co, strojgowałem cię. No, mnie skręciłem ją. Ja już... Jak się uśmiecha, to masz taką kaczuszkę taką. Ty połączysz tak? Na początek jest spuknięte tak, jeszcze, no. Tak, tak, masz tego migdał. Ale ty byś miał ogromne z te usta. Ja, to był koniec. Ty jako jedyny wiedziałeś, bo ciebie zapytałem jako pierwszego, ale ty stwierdziłeś, że nie robisz. Ja wspaniałem, no. I odwracamy się, bo on jeszcze nie wie, kto z nas ma. Dobra, ja stanę tutaj koło ciebie, bo ja nic nie mam. Ale wiesz co? Lepiej ci w takim. Nie, lepiej, ja myślę, że ty zostaniesz przy tym. Nie no, nie będę sobie powiększał specjalnie, płacił sobie. Ogólnie uważam, że lepiej stary bym z tym ogólnie. Naprawdę, to jest w ogóle pozytywna zmiana, gratuluję. Dzięki. Powiększył. O nie! Ja ej, ale masz! No, bo. Bolało? Ej, ty tak gadasz, no, czy... bolało. A daj jakby luźno usta. O kurde. Ładnie. Dziękuję. W sensie pasuje ci. Jezus, się ale nie wygląda to, nie wygląda to sztucznie. Nie no, w sensie, wygląda trochę. Nie no, dobra. Czas na reakcję Hani. Najważniejsza reakcja Hani, stres jest. Stresuje się w PS, wiesz? Ogólnie pamiętasz, jak się stresowałem 3 dni pod rząd? No. I że będzie coś do wylosowania u Karola na odcinku. Jezu, no. Zmiana wizerunku będzie. No. No i losowaliśmy. No i okazało się, że Bartek przegrał. Bartek może odsłonić, powiększył usta. A jak się śmiesznie śmiejesz! Bartek się tak uśmieje teraz. I naprawdę, to ci pasuje w ogóle. Ej, pasuje mu fest! Ale najgorsze jest to, że nie będziemy mogli się całować przez tydzień, bo cię będzie bolało. Trzy dni. To w poliszka dostanę. Ej, mega mocne chłopaki, mega mocne. On widzi nas, ty jesteś przedostatnia, on jest ostatni. No jest źle, bo ja nie widziałem jeszcze, powiedz mi proszę. Kurde, namówiłeś mnie, żeby zrobić usta. Powiedz ci tak. Tam tak jak... Tam... Jest jego cieśnika. Powiem ci tak, mam ochotę fest mu dać buziaka po prostu. A nie mogę. Ja ty tak mówił, że jest to całuśne. Jest jaki sexy teraz, jesteś normalnie taki łudzi. Ej, to było mega mocne. Ej, musisz to zobaczyć. Wiecie co? Jestem dumna w ogóle, bo ten filmik, jakby ten challenge jest trochę takim przełamaniem stereotypów i ja się jest cieszę... Jest fest, bo właśnie tak. Jest takie tabu wokół tego powiększania ust, tak. Szczególnie jakby przez chłopaków, nie? Więc w sumie, kurde, tak. To jest, jak ktoś chce spróbować. No. Zwłaszcza, że to jest na kilka miesięcy i Bartek jesteś jakby osobą, która w ogóle przełamuje stereotypy według mnie fest i cieszę się, że to sobie wypadło. That's right, wjedź na mojego Instagrama, żeby zobaczyć więcej przełamanych stereotypów. O, słuchaj.
stresowała, widzę, że będzie łysy. Fajnie chłopaki odwaliliście. Tak więc moi drodzy, to jest moment, kiedy Bartek i wy zobaczycie te ponętne usta. Dawaj. Strasznie się stresuje. Jest mocniej niż myślałem, że jest. Ja wyglądam jak Vera. Co wy gadacie, że jest delikatnie? Jest fez mocno! O kurde, ale... Nie no, Jezus. Ja... Nie no, ja myślę, że będzie git po za kilka dni, ale źle wyglądam. Nie, ale jak mam w ogóle jakąś śniory? Ja... Wyglądam jakby mnie ugryzło coś, stary, w te usta. Nie no, ale będzie git, myślę. Nie no, całuśny jest. Popełniłem błąd. Chodźcie, wbijajcie do świeżego na Insta, subskrybujcie kanał mój, kanał Gen Z. Nara!